Do groźnego wypadku drogowego doszło na skrzyżowaniu krajowej 8 z drogą Płociczno-Dubowo. Dwie osoby z połamanymi kończynami i żebrami trafiły do suwalskiego szpitala. Wszystko działo się bardzo szybko, tuż przed godziną 15. Wścigający sprawcę wykroczenia radiowóz policji uderzył motocyklista. Zwracamy się z apelem do wszystkich świadków wypadku drogowego, do jakiego doszło 21 lipca bieżącego roku na skrzyżowaniu krajowej 8 z odjazdami dróg do Płociczna i Dubowa, gdzie doszło do zderzenia busa z motocyklem. Na szczęście błotnik i drzwi policyjnego radiowozu zamortyzowały na tyle uderzenie, że nie doszło do tragedii. Jednak obrażenia kierowcy motocykla i jego pasażera są bardzo poważne. W wyniku tego zdarzenia dwie osoby, kierowca motocykla i pasażer, trafiły do szpitala. Wszystkie osoby, które były bezpośrednimi świadkami tego zdarzenia, proszone są o kontakt osobisty bądź też telefoniczny z Komendą Miejską Policji w Suwałkach. Podaję numery telefonów 087 564 1511. Bądź też telefon 997. Krajowa 8 daje co jakiś czas znać o sobie. To droga o bardzo dużym natężeniu ruchu i o wypadek nie jest na niej trudno. Tegoroczne lato jak dotąd sprzyja roślinom. Korzystają z tego miejskie służby zieleni. Słońce na przemian z deszczem pozwala na szybki, zdrowy wzrost trawników i krzewów. Jest w tej chwili taka sprzyjająca aura, że w dzień słońce mniej lub bardziej praży. Cały czas przelotne deszcze chodzą tak, że zieleń ma odpowiednią wilgotność i ma optymalne warunki do wegetacji i do rozwoju. Odczuwamy to bardzo na przykład przy koszeniu traw na terenie miasta, dlatego że ta trawa to rośnie jak w tropikach w tej chwili. Korzystając z pogody, pracownicy zieleni miejskiej ukwiecają nasze miasto. Największą przebudowę w tej chwili zrobiliśmy przy nowej fontannie w parku właśnie Konstytucji. Zmieniliśmy troszeczkę wizerunek właśnie tych kwietników tutże przy tej fontannie. Rozbudowaliśmy trochę naszego tak już suwalskiego pawia opatrzonego przez wszystkich mieszkańców. I w tej chwili właśnie to, co wspomniałem wcześniej, te warunki wegetacyjne są tak sprzyjające, że ta trawa rośnie szalona, ale i kwiaty są dorodne i piękne. Odpowiednio często przystrzygana trawa tak wzmocniła parkowe trawniki, że wielotysięczny tłum w czasie ostatnich dni festiwalowych nie zniszczył zieleni. Wiele osób korzystało z wypoczynku na trawie, a uszkodzeń nie odnotowano. Tak jak można było zaobserwować w czasie festiwalu, dużo ludzi się po prostu rozlokowało na trawnikach z kocykami, różnego rodzaju takimi ogródkami i ogólnie rzecz biorąc zieleń nie dostała w kość. Intensywniejszy wzrost roślin to więcej pracy dla pracowników sezonowych. Pijany turysta bez przyczyny pobił mężczyznę. Udało się bardzo szybko zatrzymać rozjuszonego chuligana. Do zdarzenia doszło przy skrzyżowaniu ulic Utraty i Dwernickiego. 29-letni Bartosz S. z Małopolski kilkakrotnie uderzył pięściami mieszkańca gminy Bakałarzewo w twarz i w brzuch. Później uciekł. Po telefonicznym zgłoszeniu tutaj incydentu policjanci natychmiast pojechali w rejon zdarzenia i już po kilku minutach zatrzymali sprawcę. 29-latek był pijany, więc z jego zatrzymaniem nie było większych problemów. Jego czyn został zakwalifikowany jako wybryk o charakterze chuligańskim. Okazało się, że ma on prawie 3 promile alkoholu w wydychanym powietrzu. Został zatrzymany w policyjnym areszcie. Dziś usłyszy zarzuty uszkodzenia ciała. Jako że sprawca był nietrzeźwy i tutaj bez żadnego powodu, kodeks karny mówi o tym, że okazując rażące lekceważenie porządku prawnego, zaczął bić poszkodowanego. Wyczerpał on znamiona paragrafu drugiego, wcześniej nazywanego tak zwaną chuliganką, co w konsekwencji podnosi zagrożenie karą. I kodeks karny w tym przypadku przewiduje odpowiedzialność karną do trzech lat pozbawienia wolności. Okazuje się, że sposób na zużycie za dużej ilości energii, jaki wybrał sobie Bartosz S., nie przypadł do gustu wymiarowi sprawiedliwości. Tradycyjnie jak co roku suwalski oddział PTTK organizuje krótkie wycieczki rowerowe po najbliższej okolicy. W
tym roku organizatorzy pokusili się nawet o organizację 3-dniowego rajdu rowerowego. W zasadzie forma wspólnych rowerowych wypadów za miasto z przewodnikiem jest od lat niezmienna, ale... Jest taka sama, aczkolwiek w zmienionej nieco formule, dlatego że staramy się no jakby dopasować naszą ofertę do coraz zmieniających się wymogów i między innymi właśnie w tym roku, w najbliższych dniach organizujemy taki 3-dniowy rajd rowerowy, gdzie pierwszy odcinek poprowadzi z Suwałk do Płaskiej, drugi odcinek z Płaskiej do Berznik i wracamy trzeciego dnia z Berznik do Suwałk. Także myślę, jest to bardzo atrakcyjna oferta. Piątek, sobota, niedziela. Zapraszam wszystkich zainteresowanych, młodych, starszych, w każdym wieku do uczestnictwa w tym rajdzie. By kwalifikować się na taki wypad, trzeba poza dobrym humorem i rowerem mieć niewiele. Oprócz roweru trzeba mieć trochę sił, żeby pokonać tę trasę. Myślę, że każdy, kto od czasu do czasu jeździ, ten warunek spełnia. Natomiast wystarczy karta rowerowa, jeśli to są dzieci, młodzież. Natomiast w przypadku dorosłych no, trzeba mieć chęci, zabrać z sobą posiłek na te 3 dni. Noclegi zapewniamy na trasie, także od tej strony już będzie zabezpieczone. Będzie oczywiście fachowa opieka przewodnicka, będzie możliwość zobaczenia najciekawszych miejsc po drodze mijanych. Myślę, że jest to duża frajda, taki 3-dniowy wypad rowerem po Suwalszczyźnie w krainie Czarnej Hańczy, jak myśmy to nazwali. Prezes Grabowski mówi, że starzy sympatycy wiedzą, iż wcześniej warto zaanonsować swój udział w wyprawie. To ułatwia pracę organizatorom. Najlepiej trochę wcześniej poinformować o tym, to znaczy zadzwonić pod numer 87-566-5961, żeby zaanonsować swój udział, dlatego że no, musimy zabezpieczyć i ubezpieczenie, i inne środki, wiedzieć, ile miejsc będzie noclegowych potrzebnych. Dlatego potrzebna ta informacja odrobinę wcześniej, a ruszamy w piątek. I wszystkie szczegóły pod tym telefonem w biurze oddziału PTTK są dostępne w godzinach od 8 do 16, do 18 nawet. Wycieczki rowerowe, nawet te po najbliższej okolicy, zyskują z roku na rok coraz więcej popularności. Przyznać trzeba, że na Suwalszczyźnie tras rowerowych nie brakuje.